A mój kolejny gość już wsiada do samochodu. Magdalena Cielecka, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Drzwi, chłopaki, jeszcze poproszę, zamknij się, bo nam tu zimnawo jest. Tu proszę bardzo, pasy, rzecz obowiązkowa, udało się. Tak, automat. Tak jest. No dobra, to w trasę. 25 grudnia to premiera. Może myślałam, że już. Nie, jeszcze mamy parę dni. Jeszcze mamy parę dni, przegapiłaś Wigilię, tak. Nie, jeszcze chyba, jeszcze zdążysz. Mikołaj też cię nie znalazł, nie, spokojnie. To nie jest zły sen, to tylko onet rano. Ale jest coś, co sprowokowało nasze spotkanie. Premiera serialu, który ja znam we francuskiej wersji. Wiem, że to jest w ogóle wielki hit i cieszę się, że to tutaj u nas, na tym naszym, w tym naszym polskim małym świecie też zostało wyprodukowane, bo Agent to jest historia, która pokazuje branżę. Świat od innej strony trochę, show biznesu od innej strony, a wy, gwiazdy, mówię tutaj, aktorzy, macie szansę zagrać trochę samych siebie. Tak, to jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe. Ale agentów też grają aktorzy i też często gwiazdy dużo. to jest takie pewne zawirowanie. Tak, i bardzo to, ja też oglądałam francuską wersję, jest też, zdaje się, amerykańska. Bardzo to jest dowcipne i mówiące coś o nas samych, o trochę innej strony. Mam takie poczucie, że w sposób lekki i dowcipny ma szansę ten serial przybliżyć trochę nas, aktorów, i wiele ukutych, nie wiem, legend, mitów, plotek, pomówień, jakie o nas krążą, czy w ogóle o branży, o tak zwanym, nie wiem, gwiazdożeniu artystów, i pokazać nas trochę od innej strony. Skąd to się bierze na przykład? Dlaczego czasami jesteśmy fosiaści? Albo dlaczego czasem źle wyglądamy? Ja tak się zastanawiam, bo kiedyś w kuluarach gdzieś rozmawiałam o tym serialu już dawno temu, o tym, jak wyglądały zdjęcia do tej francuskiej wersji. Czy w tej polskiej też wam pozwalano na pewien spontan, że jednak, no powiedzmy, scenariusz jest, no ale skoro gracie samych siebie, to możecie rzeczywiście zinterpretować siebie i zagrać siebie dokładnie tak, jak to sobie wyobrażacie? Tak było. To mieliście taką oczywiście wolę... w ramach scenariusza. No w ramach, tak. No. Bo ten scenariusz jest w zasadzie jeden do jeden przeniesieniem tej francuskiej opcji, bo jak powiedziała producentka, nie ma co poprawiać czegoś, co jest dobre. Ale dla mnie też to było bardzo ważne i to było moje pierwsze pytanie, kiedy otrzymałam te propozycje. Czy my gramy na przykład pod swoim nazwiskiem i czy wszyscy grają pod swoimi nazwiskami? Tak. I to było bardzo fajne. Bo to jest kuszące, trochę perwersyjne, trochę niepokojące oczywiście, więc gram Magdę Cielecką, ale oczywiście nie jeden do jeden, bo myślę, że byłoby to nudne. Ja ciekawa jestem, czy ją trochę podkoloryzowałaś, tą Magdę Cielecką, którą sobie chciałabyś sama zobaczyć na ekranie, ale wiesz co, o tym za chwilę, bo my mamy fragment. Ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli fragment tego i za chwilę wrócimy do rozmowy. Agent gwiazd. Pan wie, czym my się tak naprawdę zajmujemy. Proszę cię, znajdź mi jakąś petardę. Show biznes to nie bułka z masłem, to piekło. To dobra nasza. No ruszaj, no. A to prawda, że Cielecka nie dostanie roli u Tarantino, bo jest za stara? Nie. Magda? Masakra. Nie garb się. Jesteś bestia. Wielka, seksualna bestia. To będzie hit. Mój agent. Nowy serial. Od 25 grudnia oglądaj w Playerze. No dobrze, to powiedz mi, czy ty trochę podkręciłaś tę Magdę Cielecką, którą sobie wyobrażasz, bo pewnie jakoś sobie siebie wyobrażasz. No właśnie, wręcz odwrotnie. Musiałam ją troszkę odkręcić. To znaczy, ja chyba jestem bardziej pokręcona i podkręcona naprawdę w życiu prywatnym, jeśli chodzi o energię i o jakiś taki mój prywatny wizerunek i mój sposób też myślenia o tym zawodzie i funkcjonowania w nim. A tutaj ta postać jest trochę bardziej, powiedziałabym, stonowana, może bardziej wycofana, ale są pewne punkty styczne, bo mój akurat wątek, mogę to powiedzieć, opowiada o aktorce, która jest za stara, żeby zagrać u Tarantino, ale otrzymuje taką propozycję. Okay. I agencja namawia ją, żeby zrobiła sobie botoks, czy tam jakieś inne generalnie usprawnienia. Tak. Generalnie zmieniła coś w swoim wyglądzie i to rzekomo daje jej tę możliwość zagrania w hollywoodzkim filmie. I to jest pewnego rodzaju warunek. I ona w końcu, a nie powiem, czy robi, czy nie robi,
No w każdym razie to jest trochę spójne ze mną, bo mam podobne myślenie na ten akurat temat, że jednak wolałabym zachować swoją twarz do końca. No aktorkom raczej jest ona potrzebna. Do końca moich dni. I chciałabyś też na pewno zachować tę mimikę, tak, którą możesz... Tak. Ale gramy rzeczywiście sobą i też wiem, że koledzy, nie wiem, czy to Magda Boczarska z Tomkiem Karolakiem, czy... Ciekawa jestem Daniela Olbrychskiego, bo czy on tutaj pokazał swoje, że tak powiem, pazurki? Tak, z tego co wiem, tak, bo żeśmy też szukali takich dowcipów na własny temat i troszkę robiliśmy sobie z siebie samych... A są dowcipy na temat Magdaleny Cieleckiej? Samych siebie jaja, tak, no są odniesienia do, nie wiem, do chyłki załóżmy i że jak już nie zrobię tej operacji, to już na całe życie zostanę chyłką, więc robiliśmy sobie takie żarty z samych siebie i stawialiśmy właśnie taki dystans, znaczy siebie w dystansie do samych siebie, do tego, co ostatnio zrobiliśmy, jakie są właśnie opinie na nasz temat. To jest moje kolejne pytanie, bo o każdym z was, o każdym z aktorów coś się mówi, a ta gwiazduje, ta się zawsze spóźnia, ta lubi mieć na planie coś tam, tamtą zawsze trzeba przywieźć, tamta przychodzi na kacu, ten jest rozkojarzony, bo co się mówi o tobie? Mówi się, że jestem zimna suka, to na pewno od lat mam taką łatkę, tak? Że jestem trudna w pracy, że jestem... Ale co, jesteś niemiła? Wymagająca? Mogę być niemiła, wredna nie sądzę, mam nadzieję. Nie, ale to, że jestem wymagająca, wynika, czy że mogę być niemiła, albo że potrafię tupnąć nogą, czy nie zgodzić się na coś i zakomunikować to, czyli można powiedzieć modnie dzisiaj i dyplomatycznie, że jestem asertywna, wynika z tego, że jestem wymagająca zarówno w stosunku do siebie, jak i do drugiej strony. Czyli partnerów, współpracowników. Do współtwórców i też do organizacji pracy i tak dalej, bo... No, jeżeli się ode mnie wymaga, to chcę też, żeby wymagano od tej drugiej strony. Więc być może z tego wynika, uczę się też trochę, powiedzmy, łagodniejszej formy reakcji na przykład na brak profesjonalizmu, czy na jakiegoś innego rodzaju fuck-upy. Ale no nie zawsze to przychodzi dobrze. Jak każdy mam lepsze i gorsze dni, czasem się wstaje lewą nogą, albo się nie ma ochoty po prostu wstać o 5 rano w taki dzień jak dziś i iść do pracy. Co jeszcze o mnie można powiedzieć? Znaczy, co sądzę, że ale w ogóle o mnie... Obdzwoniłaś pół miasta i zapytałaś, ej, słuchajcie, co wy o mnie myślicie? Jaka ja jestem w tej robocie? Czy ty wykonałaś w ogóle taką pracę? Nie, czy no to mam bardziej... tego świadomość. Mam tego świadomość, to po pierwsze. Poza tym te rzeczy docierają też do mnie i to już nie mówię o tym, że czerpię wiedzę o sobie samej z portali plotkarskich i różnego rodzaju innych mediów i to jest rzeczywiście źródło wiedzy o samym sobie i o tym, co się w naszym życiu dzieje. I o tych plotkach też, o tym życiu trochę alternatywnym naszym, aktorów czy artystów, też jest ten serial, myślę, o tym, jak my się z tego rodzaju legendami na swój temat mierzymy, co to z nami robi, co to robi z naszym życiem, jak trzeba odkręcać, albo nie trzeba odkręcać, albo niektórzy podgrzewają sami o sobie pewnego rodzaju plotki. To też jest jakiś sposób na życie w tym zawodzie. Ty musisz podgrzewać, czy one... Nie, ja w ogóle mam wrażenie, że ja miałam taki, powiedzmy, strzał kilkuletni, że rzeczywiście... Było gorąco. Że było gorąco i że też niestworzone historie na swój własny temat słyszałam lub czytałam. A teraz mam wrażenie, że trochę przestaną się mną interesować i bardzo sobie to chwalę. Tak? Może moje życie po prostu przestało już interesować. Może jest nudne. Strony. Może jest jakoś kompletnie nudne. Kobiety po 40 stają się niewidzialne. Ty już jesteś... Sorry, że to powiem, ale dawno po 40. Tak, jestem już po 50. Dokładnie. Więc już stają się kompletnie... Może ty w ogóle już przestać istnieć, wiesz, już nie ma. Bywasz lesie, ale w teatrze na plakatach dalej widać nazwisko Cielecka, ale w ogóle... Tak. Bardzo mi to odpowiada. Ja myślę, że też pandemia dużo zrobiła z takim tak zwanym showbizem od strony właśnie plotkarskiej, bo gdzieś ta branża też umarła, no bo chodziliśmy albo w maseczkach, albo w ogóle nie wychodziliśmy. Nie było co fotografować, nie było imprez, nie było potknięć na chodniku przy wyjściu z jakiegoś klubu. Ale w ogóle nawet nie było romansu. Nie było też romansu. Rozwodów, rozstań, dzieci, ciąży zostali w domu. Wszystko było tak, każdy siedział na swojej kanapie w swoim dresie. Totalnie nudne to było. Myślę, że to też zweryfikowało dużo.
No, ale powiedziałaś, że dobrze ci z tym. Ja się zastanawiam, co my takiego w serialu, tym serialu właśnie, patrząc na tą twoją część, czego my się dowiemy na temat Magdaleny Cieleckiej, czego jeszcze nie wiedzieliśmy? Czy będzie coś zaskakującego? Że jest prawdziwa i że bardzo zależy jej na relacjach, że ta relacja z agentem w tym wypadku jest przyjaźnią? Mężczyzna jest przyjaźnią i jest taką relacją bliższą niż tylko zawodowa. Masz romans ze swoim agentem? Nie, wręcz odwrotnie. Po prostu to jest takie przyjacielskie i nie polega tylko na tych 10%, które się agentowi odprowadza, tylko na relacji. I w momencie, kiedy on ją trochę zawodzi, bo taki jest plot w pewnym momencie, to jest dla niej większy cios niż to, że nie zagra u Tarantino, zaburzone zostaje to fair i ta lojalność między tą dwójką i to ją bardziej boli i to jest dla niej niezrozumiałe, a nie to, że być może z powodu wieku nie zagrał Tarantino. Ty w swojej karierze zawodowej bardzo dużo zrobiłaś. Cały czas jesteś bardzo aktywna. Czy wracając do tego wieku, po piątkę masz z przodu? Mam. Tak. Ale jeszcze było. Zero zrobię. Tak? Nie, to piękny wiek, tym bardziej, że wszyscy wiedzą i każdy patrzy na ciebie i wie, że ty po prostu nie wyglądasz na swój wiek. Masz to szczęście, że natura ci dała takie warunki, które po prostu gubią PESEL i mylą oko, ale... Dlatego tak z lubością się do niego przyznaję. No właśnie, tak. Ale czy ty jeszcze myślisz tak prywatnie o tym, że te największe role przed tobą, czy... Czekasz na jakiś taki telefon właśnie od Tarantino? Nie czekam, ale nie, powiem tak, nie chodzi mi o to, czy największe role przede mną, bo nie wiem, co to znaczy największa. Mm-hmm. Zawsze ta, którą się zagrał ostatnio, albo która jest przed nami, jest ta, ważna, na którą się też czeka. Mam po prostu nadzieję, że jakieś role przede mną, że będę po prostu w tym zawodzie funkcjonować, będę przydatna, będę chciana, będę pożądana. I obiecuję, że się zestarzeję. I że moja twarz będzie świadczyć o mnie. Obiecuję. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jeszcze, jakie nazwiska w tym serialu oprócz ciebie? Kto tam się jeszcze pojawi? Bo ja wiem, że Daniel Olbryski. Obaj panowie Szturowie, Maciek i Jerzy, Magda Boczarska, Tomek Karolak, Daniel Olbryski, Grażyna Szapołowska, Danuta Stenka. O proszę. One też zatrzymały czas. Tak. Jejku, i teraz w tej chwili nie pamiętam. Ale to już dużo. Sporo. Dużo. 25. Zapraszamy. 25. Jerzy 25, a potem grudnia. Na antenie TVN. Oczywiście. Cudownie. Dzięki. Dzięki wielkie. Dziękuję ci. Zobacz, jakie piękne kobiety czekają. O, widzisz? Podmianka.